Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu. Nawiązując do konkursu mikołajkowego, to dziękuję za liczny udział. Rzeczywiście obudziliście się, można powiedzieć, że obudziliście się z zimowego snu. Niestety nie mogę wszystkich nagrodzić. Wybrałam osobę numer 13, licząc od góry, i jest to pani Małpa Sylwia. TRINH4172. Zapraszam Panią do kontaktu mailowego celem otrzymania nagrody i e-mail jest podany w opisie każdego filmu. A dla osób, które chciałyby czytania indywidualne, ten sam e-mail jest też oczywiście podany w opisie każdego filmu. Temat dzisiejszy. Gratuluję bardzo serdecznie Pani Sylwio i też dziękuję za udział w konkursie. No i temat dzisiejszy jest: ile dla niego, dla niej znaczysz i na ile ona jest się w stanie dla ciebie poświęcić. I tutaj słowo poświęcenie ma różne konotacje. Czasami za słowem poświęcenie stoi poczucie winy, ale tutaj po prostu ukryte poczucie winy, natomiast tutaj w sensie pozytywnym. W sensie pozytywnym. Nie z tym ukrytym poczuciem winy, tylko powiedzmy bezwarunkowo, okej. Świadomie, powiedzmy, że świadomie i bezwarunkowo, dobrze. Układ numer jeden mamy niezależność, ametryn. Strasznie ciepło, nie wiem, czy ten sweter zaraz nie ściągnę. Układ numer dwa, medytacja, shoot akit. I układ numer 3, cisza i cytryn. Moi drodzy, zastanawiajcie się, ja zdejmę jednak ten sweter, przybliżę Wam tutaj. I tutaj mamy ogólne czytanie, zakładam, że odbije się energia tej osoby. Pamiętajcie jednak, że w ogólnych czytaniach wszystko się może zdarzyć. Ale z założenia zakładam, że odbije się energia tej osoby. Będę już powoli odsuwać 3 i 2 i witam jedynki. Witam Cię bardzo serdecznie w czytaniu pod tytułem ile dla niego, dla niej znaczysz i jak dużo jest ona w stanie dla Ciebie poświęcić. Zobaczymy, co tutaj mamy. Jest sporo kart. Chivalry. Teraz przełożę może ten... No tutaj ta osoba musiałaby się wykazać odwagą. Chivalry. W waszym kierunku. Uwolnij wewnętrzną dzikość. Tak. Answers are within. Wyrażaj swoją miłość. No wyrażaj swoją miłość, to pewnie będzie powiązane z uwolnij wewnętrzną dzikość. To oznacza, że ta osoba uczucia dla was ma, ale ich chyba nie wyraża. Czyli nie zachowuje się spontanicznie. Dalej mamy Berkano i to jest tak, że ta osoba może mieć rodzinę i dzieci. Może być też tak, że z wami chce rodziny i dzieci. Share the love. Tak, tu jest zachęta. Przepraszam. Tu jest zachęta dla tej osoby odblokować czakrę serca w waszym kierunku. Tutaj to widać. Nie przestawaj. Nature. Chivalry. Sexuality. Może weźmiemy te większe karty, jednak położymy, a te mniejsze na tych większych. Tutaj ta osoba próbuje sobie te puzzle złożyć. Na razie się ta osoba jeszcze maskuje, ale powoli uzyskuje coraz jaśniejszy obraz waszej sytuacji.
Zdaje się, że nie ma ochoty przestawać. Jeżeli się poddaje, no to byłaby dla niej zachęta, żeby się nie poddawać w tej sytuacji. Być może jest nieustępliwa, albo dobrze by było, żeby była nieustępliwa. Żeby ta osoba wam o uczuciach powiedziała, no to musiałaby jeszcze inaczej. Musiałaby tą czakrę serca odblokować śmiało i tu jest Shiva Liri, ta odwaga, więc tutaj musiałaby ta osoba zdobyć się na odwagę, żeby o tych uczuciach wam tutaj powiedzieć. Skupienie. Też widać, że ta osoba jest skupiona na was silnie aktualnie. Whale. Butterfly Garden. Tu jest ten butterfly, aha, motyl, tak? Czyli jest ta osoba w procesie transformacji też tutaj. Dostatek karty darów. Kojarzycie się z tej osobie z dostatkiem, obfitością. To be fair, równowaga, heart. Ok. Prawdopodobnie to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Znaczy, czy była, czy jest heart. Czyli, że tak powiem, od razu zaskoczyło, ale w tym heart jest też taka informacja, to jest ta odwaga, że żeby być razem, to tutaj ta osoba musiałaby się postarać, wy też. Czyli trzeba by było tutaj specjalnych starań, bo tutaj może być coś takiego, że jedno z was może mieć rodzinę i dzieci. No i trzeba byłoby tą rodzinę i dzieci poświęcić tutaj w Berkano. Ta osoba może mieć czwórkę dzieci lub dwójkę dzieci, lub wy macie czwórkę dzieci lub dwójkę dzieci. W kwestii seksualności ta osoba musiałaby się bardziej otworzyć i w ogóle emocjonalnie bardziej się otworzyć, uwolnić swoją wewnętrzną dzikość. Też jak jest ten wilk i tu jest ta odwaga, no to musiałaby zaryzykować, prawda? O tych uczuciach wam powiedzieć. Być może musiałaby zaryzykować, pożegnać inną osobę, inną relację również. Więc tutaj no, trzeba byłoby specjalnych starań. Zaraz będziemy dolosowywać. Widać też, że ta osoba jeszcze się maskuje przed wami, ale powoli odblokowuje czakrę korony i powoli sobie składa te puzzle, bo nie do końca ta osoba może rozumieć, o co kaman w waszej sytuacji, czy nie rozumiała do tej pory. Natomiast kojarzycie jej się z dostatkiem i obfitością. Tutaj jest ta karta dostatek, dar. W jakiś sensie jest to dla niej dar, karty darów. No, nie przestawaj. Może być tak, że ta osoba no, jest nieustępliwa, nie chce tutaj jakby sobie odpuścić, ale jeżeli sobie odpuszcza, no to nie przestawaj będzie dla niej, żeby się nie poddawała w tej sytuacji, prawda? Tu mamy tą odwagę gdzieś, ten koń. Dobrze, łyk kawy i dolosujmy coś. Ta osoba z wami nie współpracuje. Chodzi o podświadome lęki. Podświadome lęki blokują tą osobę na takie pełne tutaj, taką pełną ekspresję, czyli taką pełną swobodę. Taking shelter, answers are within. Ta osoba musiałaby posłuchać intuicji, trochę przemedytować sobie tą całą sprawę. Widać, że nie spotykacie się, nie jesteście razem. Ta osoba może być rozczarowana. Król monet.
Mój król monet właśnie oznacza, że ta osoba może być w innej stabilnej relacji i dlatego nie spotyka się z wami. Król monet w odniesieniu do was też może oznaczać, że ta osoba z wami chce się związać. Tutaj jest ogólne czytanie, więc naprawdę różnie. Ten dostatek. Aktualnie macie okres separacji, ta osoba powoli dojrzewa. Jeszcze ma kartę biorcy. Może być tak, że wy jesteście bardziej zasobni finansowo niż ta osoba i ta osoba was postrzega jako osobę zasobniejszą niż ona sama w jakimś sensie. Ten brak o czym mówi ta szóstka monet tutaj w kontekście tego pustelnika? Aha, decyzja. Czyli na razie nie podejmuje działań i tutaj rzeczywiście dwie ścieżki do wyboru. Mogą być dwie osoby, jakaś decyzja, której ta osoba na razie nie podejmuje. Może być to wybór między dwoma właśnie osobami, czy w ogóle wybór. I ta osoba na razie nie wie, co zrobić, zastanawia się, to be fair. Widać, jeżeli ta osoba prowadzi życie rodzinne, to może tam nie do końca odnajduje spełnienie. Może być nie do końca tam zadowolona, szczęśliwa i tutaj może chcieć właśnie przyjąć nową propozycję od was. Wy możecie być dla niej nową propozycją. Dziesiątka kielichów też może oznaczać, że ta osoba właśnie ten dom prowadzi lub wy, ale raczej ta osoba, Berkana. Tak. Jeżeli właśnie ta osoba ma rodzinę, to może nie wiedzieć, co właśnie, jaką decyzję podjąć, ale wygląda na to, że ma ochotę na jakiś nowy start w swoim życiu, tylko może nie wiedzieć do końca, jak to osiągnąć tutaj z wami. Także tutaj jest aspekt decyzji, prawdopodobnie o pożegnaniu innej osoby czy jakiejś innej sytuacji. Nature. No właśnie, więc nie zachowuje się ta osoba w pełni spontanicznie, naturalnie, nie walczy o przetrwanie waszej relacji na razie, nie buduje tej relacji z wami. Nie przestawa. Chyba za dużo kart. No. Nie przestawaj. Też widać, że macie odbicie lustrzane z tą osobą, to tak przy okazji. Tak, chodzi o to, że lęki powodują, że ta osoba nie wierzy w siebie i nie ma w to zaufania, więc to nie przestawaj dla tej osoby jest zachętą, żeby trochę bardziej uwierzyła w siebie w tej sytuacji i bardziej zaufała. Butterfly Garden. Ale kojarzycie się z tej osobie, z osobą uczuciową, lojalną. Może ta osoba nawet myśleć o dziecku z wami, Królowa Kielichów. To też może być wasza energia lub energia tej osoby, w zależności jak czujecie hart. Mogliście poznać się w trakcie jakiejś podróży. Wasze spotkanie mogło nastąpić w trakcie jakiejś podróży, czy wy byliście wtedy w podróży lub ta osoba, szóstka mieczy. Również tutaj, jak jest to odbicie lustrzane, to ta szóstka mieczy oznacza, że ta osoba No właśnie, tutaj, czy obydwoje musielibyście się przełamać? Tutaj może być też kwestia odległości, że jest to ktoś, kto mieszka dalej od was.
No, transformuje się ta osoba. No, widzi was, król monet, królowa monet, odbicie lustrzane. Widzi was jako swoje odbicie lustrzane, ale musiałaby odblokować czakrę serca ta osoba. Openness, tak. Musiałaby się bardziej odblokować. Także myślę, że tej osobie zależy, ale jakieś lęki ją blokują. Skupienie. Czy jest dla was w stanie poświęcić, jeżeli ta osoba ma rodzinę, dzieci, czy jest w stanie to poświęcić? Nie wiadomo. Stoi na pewno przed decyzją. Może być skupiona na sprawach materialnych aktualnie, ale może być też mocno na was skoncentrowana. Może być tak, że ta osoba w jakimś sensie głowę dla was straciła. Whale. Nie wiem, czyja to energia. Przeszkodą jest czyjaś chęć dominacji i podporządkowywania sobie drugiej strony. Możemy założyć, że ta osoba z powodu jakichś lęków próbuje was sobie podporządkować, czy w ogóle podporządkowuje sobie innych w relacjach. Ma silne ego. Jest to osoba z silnym ego. I tutaj chivalry. To w zależności, jak uważacie, ponieważ jest to ogólne czytanie, może być to taka osoba szarmancka w dużej mierze, ale może tu chodzić o odwagę. Jest ten koń, że ta osoba musiałaby. Tak, lęki, o odwagę chodzi, bo żeby z wami być i tworzyć tą relację, to musiałaby lęki pokonać. Na razie nie za bardzo się mobilizuje. Ale jesteście swoimi odbiciami lustrzanymi. Ta osoba widzi was jako swój odpowiednik i kogoś do stałej relacji. No, tylko nie buduje z wami tej relacji. Brakuje jej zaufania i wiary w siebie. Ale myślę, czy jest w stanie poświęcić tego, naprawdę nie wiem. To się okaże. Ale na pewno tutaj przed decyzją stoi. Zobaczmy teraz. Myślę, że zależy tej osobie i jest na was mocno skupiona. A wręcz mogła dla was stracić głowę w jakimś sensie. Wiadomość. Tak, dokładnie. Dlatego mamy share the love było, prawda? Share the love i wyrażaj swoją miłość. Ciężko. Natomiast ciężko, jakieś lęki blokują tą osobę, że ona nie umie na razie wam o tych uczuciach powiedzieć. To są, mogą być nawet pragnienia bycia razem na stałe. Tutaj dziesiątka kielichów w niektórych przypadkach. Jesteś bardzo interesująca, tak, więc podobacie się tej osobie, ta osoba uważa, że jesteście interesujący, czy jesteście dla niej interesujący, bardzo interesujący i w jakiś sposób wspomogliście tą osobę, czy pomogliście jej, byłeś ze mną, gdy cię potrzebowałem, potrzebowałam, ta osoba wdzięczność czuje tutaj. I ta osoba uważa, że jesteście utalentowani, interesujący i utalentowani. Tak, no więc ta osoba was traktuje jak ideał, tak? Dla niej jesteście ideałem, więc myślę, że zależy tej osobie. I może być tak, że ta osoba podejrzewa, jeżeli wy ukrywacie uczucia dla tej osoby, to ta osoba podejrzewa, że je ukrywacie. Może być tak, ponieważ widać odbicie lustrzane w tym hard, że obydwoje ukrywacie te uczucia. Zagubienie. Oceanie, który jest tu, powinno być tobą, ale to się nie zmieściło.
Czyli niezdecydowanie na razie. Może kiedyś było lepiej w jakimś sensie? Jakiś powrót do przeszłości się tej osobie marzy? Jesteś dla mnie całym światem. Jesteś wszystkim, czegokolwiek chciałem, oczekiwałem. Czyli rzeczywiście ta osoba dla was głowę straciła. Ta osoba dla was głowę. Nie jesteś w moim typie, ale podoba mi się to też, że ma ta osoba jakiś określony typ. Wy nie do końca w nim jesteście, ale mimo wszystko się zainteresowała wami. I jakieś gry tutaj, udawanie. Pragnę być sobą i z tobą, czyli gdzieś tam podświadomie ta osoba chce tutaj zachować się naturalnie i autentycznie, coś przed wami udawała wcześniej, ale ma pragnienie jednak być sobą. Nie chcecie więcej ranić, jeśli ta osoba coś wam przykrego powiedziała lub zrobiła. I coś powiedzieliście tej osobie, co ta osoba kwestionuje. I jakieś wyjaśnienie właśnie. Wiem, że jestem ci winny. Wyjaśnienie, jeżeli ta osoba coś narozrabiała. Jeśli nie, to wyjaśnienie oznacza właśnie odblokowanie się, powiedzenie prawdy. Tęsknię bez względu na to, jak to widzisz, nawet jeśli ta osoba tego nie okazuje. Podziwiam twoją mądrość i inteligencję, więc dużo tutaj rzeczywiście ta osoba ma o was dobre zdanie, bo tak, uważa was za osobę pomocną, interesującą, utalentowaną, mądrą, inteligentną, czyli tutaj postrzega was mocno, moi drodzy, pozytywnie. Możemy wziąć jeszcze charmsy. Musiałaby ta osoba uwolnić lęk. Jakąś nadzieję na pewno tu ma w tym liściu. Princess, jesteście dla niej kimś wyjątkowym, jak księżniczka czy tam książę. Żyrafa. Będziemy dolosowywać, bo nie za bardzo wiem. Ale blokada na czakrze serca, share the love, czyli musiałaby czakrę serca otworzyć. Jest na pewno w procesie transformacji, to już po raz drugi ten motyl, miracle. Musiałaby bardziej zaufać. Tak, imagine. I musiałaby pozytywnie myśleć, kreować myślami. Ale jest to wasza bratnia dusza, Lilijka, jest to wasza bratnia dusza. Musiałaby bardziej intuicji posłuchać. Brave, właśnie, odwaga tam było. Chivalry, czy więc musiałaby się zachować odważnie. Sporo gwiazd, bo tak, dwie gwiazdy. Uczucia dla was ma, love you. Możecie się jej też śnić, dream. Może o was marzyć. Love you dwa razy, także tak, uczucia dla was ma. Princess dwa razy, princess, jesteście jak księżniczka dla tej osoby kimś wyjątkowym. Inspirujecie ją do zmian. Dla tej osoby to błogosławieństwo, dar, musiałaby bardziej zaufać, wiara. Czakrę serca otworzyć, love. Na razie jest zawieszenie spraw. Potrzebne na to, żeby ta osoba się odblokowała. Być może wy też. Przechodzi transformację i zobaczymy w klucz. Tam żyrafę jeszcze mieliśmy zobaczyć. O co chodzi w kluczu? Pewnie o odblokowanie się właśnie.
Tak, musiałaby z głowy wyjść i z tendencji do dominacji, bo to jest blokada. Za dużo myśli, za mało robi. Czyli chodzi o intuicję w żyrafie, że musiałaby bardziej posłuchać wyższego ja w kluczu. Tak, blokadą są tu inne osoby ingerujące, albo chodzi o konflikt wewnętrzny w tej osobie, bo tu jest ta decyzja, więc może też chodzić o konflikt wewnętrzny i czego dość. Czego ta osoba ma dość? Lub czego dość w tej sytuacji? Mamy dwa razy tą królową buław, tak, więc ma ta osoba skłonność do dominacji, rzeczywiście podporządkowywania sobie innych w relacjach i wie, że jakby nie tędy droga, tak, nie tędy droga. Lub ma do czynienia z inną osobą w swoim życiu, która próbuje nią manipulować, czy sobie podporządkować, to wtedy ta osoba ma dość tej innej osoby. Tu różnie, bo mamy ogólne czytanie. Moi drodzy, dajcie znać, jak to z wami rezonuje. Jeżeli macie czas i ochotę, żyję. Życzę wam miłego weekendu, bo mam weekend. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, bo zimno i do usłyszenia następnym razem. Cześć i pa. I witam bardzo serdecznie układ numer 2. Ile dla niej, dla niego znaczysz? Ile jest w stanie ta osoba dla ciebie poświęcić? Zaraz, bo tutaj muszę coś sprawdzić. To jest chyba z tego, tak, to jest z tego. Odłożymy na razie te mniejsze i zaczniemy od tych największych. Boski czas tu jest w grze, divine timing. Telepatia, wiadomości, sny, symbole, prowadzenie. Tutaj czakra korony. Może ta osoba wam się śnić, albo... A, mówimy o tej osobie, okej, okay, możecie się wyśnić tej osobie, może ta osoba o was marzyć, ale tutaj przede wszystkim chodzi o znaki, prowadzenie i ten boski czas w tej sytuacji. 23. Ta osoba doprowadza się do równowagi powoli, jest w stanie uzdrawiania się. W procesie uzdrawiania się, yin i yang, może być wasz to bliźniaczy płomień. I dlatego to czakra korony, tutaj właśnie boski, boski czas. I chodzi tutaj na pewno o transformację i równowagę. W tych dwóch kartach chodzi o równowagę, także tu chodzi o... Tak, jest to wasze odbicie lustrzane. Ta osoba się uziemia, uzdrawia, aktualnie równoważy. Strażniczka magii, odblokuj wewnętrzną magię. Hold the course, stay focused. Ale za bardzo się kontroluje, odrzuć nawyk kontrolowania. Kontroluje siebie lub kontroluje całą tą sytuację. Well deserved reward. Jest to też osoba niezależna. House. Może tak, może, jeśli uwierzysz, musiałaby ta osoba więcej wiary wykrzesać. Jeran. Earthworm. Ta osoba może być nieśmiała w stosunku do was, bo, czy bojaźliwa. Bojaźliwa czy nieśmiała? My dear friend, jest aspekt przyjaźni między wami i tutaj jesteście też w podróży duchowej z tą osobą. Chodzi tu o uzdrowienie wewnętrznego dziecka i uwolnienie lęku. I no macie ewidentnie podróż duchową, divine timing.
Tutaj chodzi przede wszystkim o transformację, jedność i rozwój świadomości, odblokowanie czakry korony. Niektórzy tutaj z tą osobą dopiero coś zaczynają, są to jakieś początki, inni zaczynają od nowa, a dla jeszcze innych to jest informacja, że ta osoba jest w stosunku do was nieśmiała, bojaźliwa. Powolne przedzieranie się, czyli to też oznacza, dlatego ten boski czas, że sprawy dzieją się powoli, więc tu cierpliwość będzie ważna. Chaos. Miłość, karty łaski. Tak, więc tutaj oczywiście chodzi o miłość w sensie odrzucenia lęku i kontroli. Tego się tutaj obydwoje uczycie. Czyli wejścia w przepływ, równowaga. I jest to rzeczywiście wasze odbicie lustrzane, dwa identyczne planty, czyli rośliny. Opanowanie nastrojów i też ta osoba, właśnie ta równowaga, że silne emocje towarzyszą tutaj tej osobie. To może być złość, zazdrość, w ogóle jakaś nastrojowość. I tutaj te nastroje ta osoba powoli opanowuje. Legap, bardzo możliwe, że wymaga pomocy, bardzo możliwe, że podświadomie szuka w relacji z wami bezpieczeństwa. W legapie zobaczymy, będziemy dolosowywać. To weźmy i od razu dolosujmy. Także boski czas i cierpliwość tutaj ma znaczenie. Divine timing, tam u góry. Tak, dokładnie. Jeszcze jakiś cykl nie zakończył się w życiu tej osoby. Chodzi o to, że ta osoba ma skłonność do dominacji i za bardzo ucieka do głowy. I to jest jakiś cykl, który jeszcze w życiu tej osoby się nie zakończył. Osoby lub coś się w jej życiu wydarzyło, w związku z czym ona ma poczucie przegranej i z jakiegoś poczucia przegranej potrzebuje wyjść. Lub po prostu potrzebuje uwolnić lęk i wyjść z głowy, a to będzie wymagało czasu. My dear friend, tutaj tak jak już mówiłam, jesteście w podróży duchowej, która polega na uwalnianiu lęku i rozwoju świadomości. Znacie się już troszeczkę dłużej, raczej w większości przypadków nie jest to nowo poznana osoba, choć oczywiście jest ogólne czytanie. Brakuje tej osobie zaufania, ponieważ coś w jej życiu się zawaliło, mogło się zakończyć małżeństwo lub jakaś inna relacja, bądź coś legło w gruzach, a mogła ta osoba zostać zdradzona, okej. W wielu przypadkach ta osoba została przez kogoś zdradzona, oszukana lub coś w jej życiu się zawaliło i musiałaby ta osoba odbudować wiarę w dalsze życie po prostu. Dlatego tu jest, jeśli uwierzysz. Na razie ta osoba uciekła w pracę, jest skupiona na pracy mocno. Działa rzeczywiście pod wpływem lęków i emocji. Nie do końca wie, co zrobić w tej sytuacji. Działa na oślep jeszcze z powodu jakichś lęków. Czyli tej równowagi jeszcze w pełni nie ma, ale o tą równowagę tutaj właśnie chodzi. Ma niespełnioną tęsknotę za czymś trwałym albo przeszkodą jest lęk. I tutaj rzeczywiście jest ta osoba w procesie transformacji. Widać silnie poczucie przegranej, widać lęki, kompleksy i lęk przed odrzuceniem lub zdradą lub zranieniem jest przeszkodą. Strażniczka magii musiałaby ta osoba odblokować czakrę serca, czyli wewnętrzną magię, ale jeszcze nie odblokowała. Dużo pasji dla was ma, ale nie odblokowanej. Dużo namiętności, pasji dla was ma, ale nie odblokowanej.
I ten arcykapłan mówi o tym też, że musiałaby bardziej zaufać, uwierzyć. Tak, podchodzi zbyt emocjonalnie, w niektórych przypadkach nie uwolniła się od innej jeszcze sytuacji lub po prostu nie odblokowała lęku. I tutaj do kogoś ta osoba straciła zaufanie. W niektórych przypadkach do was, w innych do kogoś z przeszłości. Więc jest aspekt żalu, tak. Jakoś emocjonalnie nie uwolniła się być może od jakiejś innej sytuacji. Być może jeszcze trochę czasu upłynie, zanim ta osoba się do was przekona. Jeśli uwierzysz właśnie, musiałaby uwierzyć, ale za dużo myśli. Raz myśli tak, raz myśli siak. Generalnie ona chce stałej relacji, ale może powątpiewać, czy tą stałą relację może z wami mieć. No coś tu pokutuje z przeszłości. Chaos. Tak, szuka ta osoba podświadomie bezpieczeństwa. Możliwe, że chciałaby z wami zamieszkać czy zbudować dom, ale nie mobilizuje się do tego i nie ryzykuje tej relacji tutaj z wami. Przeszkodą jest lęk, ale jest to wasz bliźniaczy płomień. Chodzi tutaj o równowagę, przebudzenie, uwolnienie lęku. Jest to wasze odbicie lustrzane. Oboje dążycie do stałych relacji. Ale jeśli ta osoba nie podejmuje działań, to z powodu braku zaufania, giermek mieczy. I też ten legap oznacza, że być może ona wymaga jakiejś profesjonalnej pomocy czy pomocy, żeby to coś z przeszłości, żeby ten żal i brak zaufania, bo kogoś ta osoba straciła, coś w jej życiu się zawaliło. Ale myślę, że dużo pasji dla was ma ognia nieodblokowanego, gdzieś tam tłamszonego. Także tej osobie może zależeć, ale musiałaby ten cykl z przeszłości, to poczucie przegranej, której tej osobie towarzyszy, jeszcze nie zostało, że tak powiem, wyeliminowane z jej życia. I zobaczmy teraz wiadomość. Ale myślę, że no pocieszająca wiadomość jest taka, że jest ta osoba w procesie transformacji albo transformacja jest dla niej po prostu wymagana. Bo też dziesiątka mieczy w odwrocie może oznaczać, że wzbrania się ta osoba przed transformacją. A ta śmierć tutaj, która się pokazuje, że o transformację tutaj chodzi dla niej przede wszystkim. Dla was możliwe, że też, skoro odbicie lustrzane. Zobaczmy wiadomości. Czy jest w stanie, żeby się dla was poświęcić, to musiałaby no właśnie przejść tą transformację i po prostu pozałatwiać te sprawy z przeszłości, bo to jeszcze na niej ciąży i być może wtedy byłaby w stanie dla was się poświęcić. Ale ma po prostu, na razie są przeszkody. Ale pasje, namiętność jak najbardziej dla was ma. Uczuciowo raczej jest niedostępna. No i tutaj silnie jest podkreślone to nadmierne emocjonalne reagowanie. W innych przypadkach ta osoba może być niedojrzała emocjonalnie, czy infantylna nawet, ale to jest ogólne czytanie, pamiętajcie. Przede wszystkim chodzi o brak zaufania. Tutaj dobrze, lecimy z wiadomościami. A, czyli jej zależy. Chciałaby być z wami chaos, nawet zamieszkać, ale nie ryzykuje. Podoba ci się tej osobie?
No i teraz pytanie, czy was wspiera, prawda? Czy tylko chce was wspierać? Ta osoba sama wymaga jeszcze wsparcia. Może chcieć was wspierać, ale wydaje się, że ona sama wymaga jeszcze wsparcia. I ukrywa, tak, ukrywa uczucia przed wami. Tak, dokładnie. Ta toksyczna sytuacja to jest coś z przeszłości. Emocjonalnie jeszcze ta osoba tego nie przepracowała. No, w niektórych przypadkach po prostu jest jeszcze w innej relacji toksycznej, z której nie potrafi odejść, chociaż ta relacja jest toksyczna i nie działa. A jeżeli nie jest w innej relacji, to po prostu to oznacza, że nie odblokowała lęków i nie wie jak. Odciąć się od tej sytuacji, od tych lęków, od tej sytuacji z przeszłości. Tu lęk przed odrzuceniem, zranieniem, tak. Na razie bierze górę. Ale odbiera was jako osobę silną. Tak, i ogólnie ta osoba lękowo podchodzi do relacji, ale szczególnie dużo lęku czuje w sytuacji z wami, ponieważ wy jesteście jej odbiciem lustrzanym i wy też te lęki macie w sobie, więc tutaj z odbiciem lustrzanym będzie odczuwała więcej lęku. Ale myślę, że też ten lęk odczuwa w sytuacji z innymi, tylko nie aż tak silnie. I zakochała się was ta osoba. Coś sobie zapamiętała, znaczy w ogóle wasze pierwsze spotkanie pamięta, ma w pamięci, tak? To też było na jedynce, podobna wiadomość. Czyli wydaje mi się, że jest to osoba skłonna do poświęceń, chce być dla ciebie całym światem, chce go złożyć, że byłaby w stanie się dla was poświęcić, gdyby nie to coś z przeszłości, co ją tu hamuje. Tak, i tutaj chciałaby z wami być na stałe. I tęskni za wami ta osoba, nawet jeśli tego nie okazuje. Ale uniki robi, tak? Uniki robi. To napięcie się bierze z tego, że dużo pasji dla was ma, ale tłamszonej, nieodblokowanej. No i te lęki, prawda? Stąd to napięcie, więc raczej was unika. I charmsy. Boski czas, co ma być dla ciebie, cię nie ominie, więc jeżeli ta osoba jest wam przeznaczona, to po prostu będzie z wami. Jeżeli to jest nauka, na pewno to jest, chodzi tu o transformację i równowagę. Natomiast czy będziecie razem, no to ten boski czas tu jest, na razie to poczucie przegrane jest w tej osobie. Jeżeli ta osoba za bardzo siedzi w głowie właśnie, czy ma tendencję do manipulacji, czy dominacji, no to potrzebuje czasu, żeby z tego wyjść.
Ale dużo inspiracji tu czuje nuta. Pies, no właśnie, jest ten aspekt przyjaźni między wami. Małżeńskie łóżko, ktoś tutaj może być w małżeństwie, ale mówimy o tej osobie, więc chce być przy twoim boku, więc się marzy tej osobie dom, rodzina z wami, czy w ogóle mieszkanie z wami. Dinozaur, możecie mieć karmę z tą osobą wcielenia, czy w ogóle jakąś przeszłość, już znacie się dłużej. Musiałaby ta osoba uwolnić lęk i więcej nadziei w to wykrzesać. Mamy właśnie ten aspekt nieskończoności, czyli bardzo możliwe, że znaczy ogólnie ta relacja wzmocni was i tą osobę. I chodziłoby tutaj właśnie o zaufanie, tak samo w tej ważce. Kość, no brakuje jej was. I jest to osoba wrażliwa, kaktus, ale na zewnątrz się jeży, czyli jakby dużo udaje, prawda, zabezpiecza się, strefa komfortu. Ale to też dlatego, że jest to osoba wrażliwa i podatna na zranienie. Czterolistna koniczyna, wyjątkowość waszej relacji. Też oczywiście musiałaby czakrę serca odblokować, uzdrowić się emocjonalnie, wykazać się odwagą, Pegas, ale tutaj jest też silnie ta inspiracja, miracle. Musiałaby właśnie zaufać, myśleć bardziej pozytywnie. Czakrę serca na razie ma zablokowaną, jest niedostępna emocjonalnie, ale dużo pasji dla was ma. Znowu liść, czyli chodzi tu o uzdrowienie emocjonalne. Myślę, że ta osoba ma jakąś nadzieję tutaj. Dream. Dream mamy dwa razy, tu też było dream. Może was widzieć w snach, może o was marzyć. Znowu nuta, czyli inspiracja, ale musiałaby się otworzyć agrafka, bo jest mocno na was zamknięta i spina się, prawda? Napięcie dokładnie. Tam było, nie mogę cię teraz zobaczyć, napięcie, agrafka, spięcie, napięcie. I faith, jeśli uwierzysz, wiara. Więc tu wiara i zaufanie. Dużo od tego zależy, moi drodzy. Czy ta osoba zaufa i uwierzy. Bo chce być z wami, zależy jej i myślę, że mogłaby być w stanie dla was wiele poświęcić, gdyby nie to coś z przeszłości. Dajcie znać, jeśli macie ochotę, czas, jak to z wami rezonuje. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymam kciuki. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, trzymajcie się. I do następnego razu, cześć i pa. I witam bardzo serdecznie trójki. Ile dla niego, dla niej znaczysz i ile jest w stanie poświęcić ta osoba? Sexual freedom. Na lęki ma. Spętanie lękami. Jakiś brak poczucia bezpieczeństwa jest w tej osobie. Compassion, caring, empathy, acceptance, gentleness. Troska, empatia, akceptacja, łagodność. I aspekt wiary też był na dwójce. Tutaj też faith. Musiałaby zaufać i uwierzyć. Nie, ale jest na nie. Na razie jest na nie. Tutaj też yin i yang jak na dwójce. Czyli aspekt równowagi tutaj się kłania. I ta osoba się uzdrawia. Szóstka mieczy. Namiętność. Pozwól swojemu sercu i duszy śpiewać radosną pieśń. Też musiałaby się odblokować. Podobnie jak na jedynce i dwójce. Aktualnie ta osoba dużo wypoczywa i się relaksuje. Watching clouds. Jeleń, ufaj i odnoś sukcesy, tak. Także tu kwestia wiary, zaufania, uwolnienia lęku w jeleniu. I tutaj w tle mamy tryskelion, czyli ta osoba przechodzi transformację, uzdrawia się. Tiger. White Rose of Hope, jakąś nadzieję ta osoba tutaj jeszcze ma. Ukryta jaś karty ofiar, okej, jakaś tutaj
coś jest ukryte przed tą osobą, mamy aspekt ofiary, ta osoba może o tym nie wiedzieć, że ten aspekt ofiary nią kieruje. I zobaczmy, czas na drzemkę i tutaj też. Więc ta osoba albo dużo śpi, albo odpoczywa aktualnie, albo byłaby zachęta dla niej, żeby sobie więcej drzemek robić, więcej właśnie odpoczywać. Ale możemy przyjąć, że odpoczywa, że dużo śpi. I mamy aspekt jakiegoś tutaj, czy przebudzenia, czy nowego początku w storku. Zobaczymy, będziemy dolosowywać. Przemiana, tak. Przemiana, rzeczywiście, transformacja, przemiana, uzdrowienie. Jakąś przemianę ta osoba przechodzi. Wąż, skorpion, transformacja, śmierć. To tak jak karta śmierci w przemianie. Ta przemiana polega na transformacji ego w tej osobie. Częścią ego jest też jakaś trauma. Tutaj mamy aspekt ofiary. Otwiera jej się czakra korony. Tu jest ten lotos. I ten stork będzie mówił o przebudzeniu, nowy świt, właśnie, nowa energia. Przede wszystkim chodzi tutaj o uwolnienie lęku dla tej osoby i dla was pewnie też, tu też jest ten lotos. Czyli po prostu, i tu jest ta ósemka, prawda, czyli przemiany duchowe. W waszej relacji chodzi o transformację i przemiany duchowe. Ta osoba jest w trakcie przemian. W tygrysie może być to osoba silnie intuicyjna, może być to osoba odważna, może to być osoba o szerokich horyzontach, ale to zobaczymy oczywiście różnie, bo mamy ogólne czytanie. Tutaj ta wolność seksualna jest bardziej powiązana z transformacją i przemianą. I widać, że jest to wasze odbicie lustrzane. Tu dużo o transformacji na trójce. Tak, transformujecie obydwoje lęki, może zagubienie i uziemiacie się. Tak, uziemiacie się. Ta osoba może chcieć z wami stabilizacji, na przykład w Królu Monet, ale może to być też osoba, która lubi pieniądze, lubi je wydawać, lubi się bawić. Ale tutaj, jeżeli to padło na tej siódemce kielichów i sexual freedom, to oznacza, że tutaj chodzi o uziemienie, wyjście z głowy, poczucie bezpieczeństwa i... To jedno z drugim jest równoznaczne, uziemienie i poczucie bezpieczeństwa. I może też pewność siebie, jeżeli brakowało, czy brakuje tej osobie pewności siebie. Wyrocznia wizji 36. Ta osoba uczucia dla was ma, ale powstrzymuje. Przeszkodą jest albo inna osoba, ale raczej chyba lęki, nie, raczej lęki kontrola niż inna osoba. Stork. Tak, jeszcze pełnej równowagi nie ma. Jest też zniecierpliwiona, ponieważ chce nowego początku z wami. Nie uwolniła jednak jeszcze lęków. I macie odbicie lustrzane, królowa monet, król monet. Ta osoba was postrzega jako osobę dbającą o siebie, troskliwą. Może was postrzegać jako potencjalnie dobrą matkę czy dobrego ojca. Ukryta jaźń. Może was postrzegać jako osobę opiekuńczą, troskliwą. Tak, chodzi o wewnętrzne dziecko, czyli do uzdrowienia ma wewnętrzne dziecko. Tu jest ten diabeł, prawda? Więc chodzi o jakieś iluzje, w których ta osoba tkwi. Dużo pasji dla was ma, niestety. Przeszkodą jest brak zaufania, bo trzyma gardę.
Być może teraz dużo wypoczywa, relaksuje się lub byłaby taka zachęta, czas na drzemkę. Time for a nap. Świat. Może być to, też się pokazuje jako silna osobowość, ale jednak mamy te lęki. I może być to ktoś, kto jest daleko od was w świecie, czyli nie mieszka w tym samym mieście. Może być w innym kraju, w innym mieście, gdzieś daleko. Tiger. No nie działa tutaj z rozmachem, nie ryzykuje relacji z wami. Może nie wiedzieć, czego od was chce, albo może nie wiedzieć, jak swój cel osiągnąć, działać jeszcze na oślep. Może to być osoba też dość waleczna, tak, dość waleczna. Może aktualnie być przytłoczona obowiązkami też i właśnie wypoczywać od pracy, obowiązków, ale tutaj bardziej chyba chodzi o to, że ta osoba nie walczy o waszą relację, tylko gdzieś tam właśnie się izoluje z powodu tego, że nie ma zaufania do was. Nie ma zaufania do was. Czy ona straciła do was zaufanie? To też było na dwójce, czy straciła do kogoś innego. W każdym bądź razie brak zaufania tutaj jest przeszkodą. Natomiast jakąś nadzieję ma, tylko w strefie komfortu siedzi. Za bardzo się kontroluje, uczuć do was nie do końca jest pewna, ale te uczucia są powstrzymywane. Nie. Zajęła się pracą ta osoba, tak? Nie. Zajęła się pracą i nie buduje z wami tej relacji. Jest to wasz bliźniaczy płomień. Tu chodzi o równowagę. Tak samo jak na dwójce. Nie mobilizuje się do budowy tej relacji z wami. Ale chodzi tutaj o równowagę. Tak samo jak na dwójce w tej relacji chodzi o równowagę wewnętrzną. Dużo emocji ta osoba przed wami ukrywa, ale myślę, że ma jakąś nadzieję i chciałaby, żeby wasza relacja przetrwała. Ta osoba się uzdrawia lub to uzdrowienie dopiero się zaczyna. Tak. Prawdopodobnie zachowuje milczenie, może zachowywać się biernie, tajemniczo. Jest to też jakiś etap. I znowu w tej arcykapłance chodzi o równowagę. Jeżeli by arcykapłankę połączyć z tygrysem, to może być to osoba silnie intuicyjna, z silną intuicją. Może to koło fortuny i arcykapłanka też mówić o tym, że przeznaczone wam było się spotkać. Jest to też ktoś dla was wyjątkowy. Tak, przeznaczenie i powinowactwo duchowe. Pozwól swojemu sercu i duszy śpiewać radosną pieśń. Musiałaby ta osoba odblokować czakrę serca. Bo dużo pasji i namiętności dla was ma, ale przyblokowanej. I to jest jeszcze przeszkodą, że ta osoba się izoluje. Ale też widać, że no jest zawieszenie spraw między wami, ale potrzebne na uzdrowienie i przebudzenie dla tej osoby, więc ta osoba potrzebuje dojrzeć. Więc wydaje mi się, że ta osoba uczucia dla was ma, może was widzieć kogoś jako do stałej relacji, ale musiałaby więcej wiary w to wykrzesać, odzyskać zaufanie, opuścić gardę. Wewnętrzne dziecko przerobić, tam była ta ukryta jaś karty ofiar, z roli ofiary wyjść i bardziej się otworzyć, bo widać ukrywanie uczuć i emocji. Natomiast to jest też taka osoba, która cicho, cicho, cicho i nagle może was zaskoczyć czymś. To też jest ten typ osoby, że może przystąpić do działania w najmniej tutaj spodziewanym momencie. Natomiast czakrę serca ma zablokowaną, nie działa spontanicznie, działa tutaj jeszcze na oślep.
ale dużo pasji i uczuć dla was ma i może o was marzyć, także myślę, że ta osoba całkiem nadziei nie straciła, że jeszcze jakąś nadzieję tutaj ma. I zobaczmy, czy jest to osoba skłonna do poświęceń, trudno mi powiedzieć. Widać jakąś niecierpliwość. Tak, ale tutaj też macie lekcję bezwarunkowej miłości i cierpliwości. Jest to ewidentnie wasze odbicie lustrzane. Dobrze, zobaczmy wiadomość. I tutaj, ponieważ nie ma zaufania, nie było zaufanie, to tutaj jest kwestia budowy granic. Przekroczone zostały granice, może było tutaj nakazywanie komuś, co ktoś ma myśleć, robić. Może było sprawdzanie, szpiegowanie, prawda, w tym sensie pewnie chodzi. Czasami granice z miłością własną są powiązane, a czasami z zaufaniem bardziej. A tu widać brak zaufania. Chcę być taki lub taka, jak ty imponujecie czymś tej osobie. Myślę, że coś przede mną ukrywasz. Ta osoba podejrzewa, ta wiadomość też była na jedynce. Myślę, że ta osoba podejrzewa, że uczucia dla niej macie i jakby nadziei nie straciliście, ale też to może być tak, że ta osoba ukrywa przed wami, wyprzednią. I ta osoba odeszła, mimo iż jesteście wszystkim, czego chciała i oczekiwała, bo się boi. Może mieć lęk przed odrzuceniem, może mieć to powiązanie z tą karty ofiar, tam co było, z tym wewnętrznym dzieckiem. I też nie wie, na czym stoicie, myśli o was cały czas. I ta osoba was okłamywała, mogła was zdradzić dosłownie, mogła was zdradzić w sensie po prostu ukrywania uczuć z powodu lęku, ale jakąś transformację przeszła i jest inna niż była na początku. Może krytykowaliście, ma to ewidentnie ta osoba lęk przed odrzuceniem, dlatego boję się twojej krytyki, też jeżeli krytykowaliście wcześniej tę osobę, ale tak czy inaczej ma ta osoba lęk przed odrzuceniem. I jest ta pasja, tu jest ten as buław, tak, dużo namiętności, pasji ta osoba dla was ma. Jest to ktoś z waszej przeszłości, kto chce tutaj wracać, tak, nowego początku. Prawdopodobnie nie czujecie się bezpiecznie, macie też jakiś brak poczucia bezpieczeństwa. Ta osoba z jednej strony chciałaby, żebyście wyczuli się z nią bezpiecznie, bo ta osoba wie, że jej nie ufacie, ale mi się wydaje, że ta osoba też ma wewnętrzny brak poczucia bezpieczeństwa. Tam były te lęki widoczne, tam to spętanie. Teraz jest przykryte. I nawet jak nie okazuje, to gdzieś tam w myślach się o was troszczy. No i to wygląda na to, bo w kartach jakoś nie widziałam tej zdolności do poświęceń, po prostu karty mi nie pokazały, a w tej wiadomości jestem gotowy, czyli jest to osoba skłonna do poświęceń i chciałaby się dla was poświęcić, jestem gotowy oddać się w 100%, ale czy to zrobi, tego nie wiadomo, tak jak nic nie wiadomo na przyszłość. Oprócz tego, że po zimie będzie wiosna, a po wiośnie lato. I
tutaj albo chodzi o naukę, którą macie, doceniam wszystko, co dla mnie robisz, że macie naukę ze sobą, albo też w jakiś sposób pomagaliście tej osobie, czy wspieraliście ją, bądź nadal jej pomagacie, czy wspieracie ją. Ale na ten moment nie czuję się na was gotowa. Tak, dokładnie. Ma ten lęk przed odrzuceniem, właśnie to są, to dlatego jest to. Ale tutaj stanowicie w ogóle jakąś motywację do życia dla tej osoby. Jesteś powodem, dla którego wstaje rano z łóżka, czyli myślę, że tej osobie zależy. Jest trochę niedostępna emocjonalnie, ale uczucia dla was ma, marzy o was. To wewnętrzne dziecko jest problemem. Ten aspekt ofiary. Ale może to być osoba właśnie silnie intuicyjna. Na pewno macie powinowactwo duchowe. Blokadą jest lęk. Może być to ktoś, kto daleko w świecie od was jest, ale jeśli nie świat, może mówić o sile osobowości tej osoby. Świat też może wbrew pozorom mówić o równowadze, że tu o równowagę chodzi. Świat może chodzi o może mówić o wysokich oczekiwaniach tej osoby też. Świat ogólnie z kartą skomplikowaną w przekazie. Świat ma jedną z najtrudniejszych, czy nie najtrudniejszą do interpretacji. I świat może też mówić o idealizmie tej osoby, wysokich oczekiwaniach, w zależności jak tutaj uważacie. Ale też na tym świecie jest dwójka mieczy, więc też może o równowagę chodzić jak najbardziej. Że potrzebuje ta osoba wyjść... Bo może ta osoba żyć w męce niezdecydowania i w jakimś wewnętrznym konflikcie tutaj w stosunku do was. Może to być jak najbardziej powiązane z tym, z tą ukrytą jaźnią karty ofiar, tam gdzie było pod spod. I zobaczmy jeszcze charmsy. Tak. Musiałaby się odblokować emocjonalnie. Macie rzeczywiście lekcję i też ten krzyż mówi o skłonności do poświęceń. Z jednej strony ten krzyż mówi o aspekcie wewnętrznego dziecka, a z drugiej strony rzeczywiście jest to osoba skłonna do poświęceń. Young i strong w wielu przypadkach to dosłownie osoba młoda i silna, a w innych, bo ten tygrys też może mówić o sile, że... Nawet jeżeli ta osoba wiekiem jest zaawansowana, to może być silna, czy wewnętrznie, czy fizycznie, prawda? No musiałaby odblokować czakrę korony, bardziej zaufać, czapka. Myślę, że tej osobie się marzy bycie z wami na co dzień. Tutaj jest małżeńskie łóżko, a z drugiej strony było rest and relaxation, więc to łóżko też może mówić o tym, że ta osoba teraz dużo śpi, czy odpoczywa. W waszej relacji chodzi o przemianę duchową, odblokowanie czakry korony, nawiązanie lepszej relacji z wyższym ja i ta relacja was obydwoje wzmacnia. Na razie macie zawieszenie spraw konieczne na zdystansowanie się do całej sprawy. Jakaś trauma silna jest w tej osobie, może właśnie z dzieciństwa. I tutaj właśnie podświadome lęki, shadow work, jest konieczny księżyc. Ta osoba się na razie waha, ale jest w trakcie uzdrawiania się. Inspirujecie ją do zmian. Kot. Kot i tygrys może mieć tu jakieś znaczenie, ale kot może też mówić o równowadze. Anioł. Może być kwestia właśnie wyższego ja zaufania. Musiałaby ta osoba mniej się spinać, agrafka, przepraszam, nie agrafka, tylko klamerka. Za dużo lęku i za dużo kontroli.
Faith, i tutaj byłaby kwestia wiary i zaufania. I tak, to jest ktoś z waszej przeszłości, after all this time. Ta osoba o was nie zapomniała i myśli o nowym początku, ale w sensie przerobienia tego wewnętrznego dziecka widać jeszcze, że tego wewnętrznego dziecka nie całkiem przerobiła, boję się odrzucenia w miłości, więc to jest jeszcze przeszkoda, ale uczucia i pasję dla was ma. I gdyby nie to wewnętrzne dziecko, to myślę, że byłaby w stanie się poświęcić. Jest to osoba skłonna do poświęceń. Jakąś nadzieję mam, moi drodzy. Jeżeli macie czas i ochotę, napiszcie w komentarzach, jak to z wami rezonuje. Trzymam kciuki. Życzę wam miłego weekendu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. I do następnego razu. Trzymajcie się. Pa.